Cześć kochani, tu Sielska, witajcie ponownie. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią pokażę Wam taką moją wersję ekspresowego, letniego makijażu dla cery mieszanej. Zapraszam. Tak szczerze mówiąc, to będzie tak łatwy, szybki makijaż, że bardzo możliwe, że będzie się nadawał do serii krótko i na temat. Zobaczymy, jak właśnie łatwo i szybko mi pójdzie. Moi drodzy, na twarzy mam oczywiście pielęgnację, kremy nawilżające pod oczy, krem z filtrem 50 i jeszcze nałożyłam na siebie poza kamerą bazę od Farsali, tą bazę serum matującą w strefie T, ją tylko mam. I tutaj słyszycie pewnie chlupotanie i widzicie, jak potrząsam cały czas jakimś produktem, ponieważ jest to produkt, który trzeba porządnie wstrząsnąć przed użyciem. To jest, moi drodzy, Bioderma i to jest taki fluid barwiący Photoderm Nude Touch z 50 filtrem. To jest w kilku odcieniach. Ja mam odcień, kurczę, gdzie to jest napisane? Nigdzie nie jest napisane. Na opakowaniu, ponieważ to było w tekturowym opakowaniu, tam było napisane, że to jest chyba jasny odcień, jest jeszcze bardzo jasny, oczywiście są ciemniejsze. Jest troszkę tych odcieni, ale z racji tego, że to jest taki bardzo delikatnie napigmentowany produkt, bo to jest taki naprawdę płyn z dużą ilością SPF-u, właściwie nie, z wysokim SPF i z odrobiną pigmentu, więc nawet jak się tam mniej więcej wstrzelicie w odcień, to nie będzie to bardzo widoczne. Słuchajcie, to jest woda, to jest taka bardzo rzadka substancja, dlatego ja tutaj nie do końca chyba to przemyślałam, nie wiem jak to teraz nałożę. Jakoś to ogarnę. I powiem Wam szczerze, że na początku, jak zobaczyłam, że to jest taka właśnie buteleczka z dziurką, bez pompeczki, to byłam wręcz oburzona tym faktem, bo ja się spodziewałam pompki, to jak powiedziałam, to było w takim tekturowym opakowaniu, ale mam jeszcze jeden produkt bardzo podobny, też wysoka ochrona, też taka delikatna pigmentacja, coś takiego na co dzień, wodoodporne do tego, też taki bardzo rzadki fluid, i jest pompka i to się kompletnie nie sprawdza, bo ten fluid właśnie jest tak rzadki, że on po prostu wypływa niemrawo z tej pompeczki i to wszędzie się, wiecie, rozlewa, brudzi się. Ja sobie ten produkt nakładam, moi drodzy, wszędzie tak naprawdę. I to jest taka formuła, można by powiedzieć, płyn do pudru. On nie robi się strasznie pudrowy, ale z racji tego, że jest skierowany dla osób o cerze mieszanej, tak jak moja i tłustej, no to, moi drodzy, on jednak zastyga i to w taki fajny sposób, że nie tworzy się taka matowa macha, tylko jest, jak widzicie, poświata delikatna, koloryt się wyrównuje, on jest może odrobinkę dla mnie zacielny, ale tak jak powiedziałam, to jest tak małe krycie, że tak naprawdę jak się go przeciągnie na szyję, to nie za bardzo to będzie widać. I jak widzicie, jest lekka poświata, znaczy jest troszeczkę tego blasku, natomiast on zastyga, i on się tak nie ruszy już, kompletnie. Nie trzeba go pudrować, przynajmniej ja nie czuję potrzeby, żeby go pudrować, więc go nie pudruję. Jeden krok mniej, nie ma pudrowości, wyrównany koloryt. Tak jak powiedziałam, nie pudruję go, a pomimo tego on ani nie wchodzi w zmarszczki mimiczne, ani nie pęka, nie zbiera się. Wiecie, nawet jak to moje sebum się uaktywnia i zaczynam się przytłuszczać, wyświecać bardziej w strefie T, to z tym produktem się nic nie robi. Dodatkowym plusem niepudrowania tego produktu jest to, że nawet jak się poprzeciera miejscami, no bo nie wiem, założę maseczkę albo, wiecie, wycieram nos, bo jestem alergikiem, więc teraz fajny okres dla mnie, albo po prostu gdzieś tam oprę się, nie wiem, no ja należę niestety do osób, które nie pilnują się i jednak dotykają tej twarzy, ja wiem, że się nie powinno tego robić, ale jednak to robię. No i nawet jak się gdzieś tam przetrze, to po pierwsze, z racji tego, że jest niewielkie krycie, to nie za bardzo to widać, a jeśli już zauważam gdzieś jakieś prześwity, to wystarczy po prostu dołożyć więcej produktów. No i z racji tego, że nie nałożyłam żadnego pudru, to nic się nie babrze, nie, wiecie, nie mieszają się dwie różne formuły i czasami niezbyt dobrze to wychodzi. W tym konkretnym wypadku jest super. Powiem Wam, że no codziennie ostatnio tego używam. Taki świetny produkcik na lato. Mam zrobiony podkład, chociaż podkładem nie jest, nie kładę korektora, nie pudruję, przechodzę od razu do bronzera. Oczywiście, jeśli chodzi o lato, właściwie nie tylko lato, bronzer w kremie, u mnie Fenty, dzisiaj Butter Biscuit, odcień, tylko troszeczkę tak naprawdę na policzki. Nie będę konkurować, nie będę konkurować buźki, nie będę konturować bluźki, tylko troszeczkę się ocieplę. Z racji tego, że produkt, który nałożyłam na siebie, ta Bioderma nie jest wysokokryjąca, więc no mam zachowane swoje rysy twarzy, ale chcę troszeczkę ciepełka. To lusterko jest za małe na moją dużą, kwadratową głowę, więc potrzebuję czegoś, o, większego. Od razu lepiej.
Tyle, bronzer zrobiony. Tak, rozświetlacz, który jest następny, też będzie w kremie i to jest tym razem Rimmel Glow Stick. Wszystkie linki do tych produktów, po które dzisiaj sięgam, są oczywiście w opisie poniżej. Rozświetlam się. Ja lubię kremowe produkty. To już każdy, kto przychodzi na mój kanał, to już wie, że ja preferuję. Natomiast w okresie letnim to już jest w ogóle... No one po prostu lepiej wyglądają i nawet jak już zaczynam pocić, a czasami wręcz mam wrażenie, jakby ktoś na mnie chlusnął wiadrem wody, to te produkty i tak dobrze wyglądają, bo się lepiej scalają z twarzą. O, i tyle. Róż, oczywiście, że w kremie i dzisiaj, a właściwie nie tylko dzisiaj, bo ostatnio bardzo często to jest, słuchajcie, ten róż w kremie od MAC, Go and Play, Glow Play Blush, tak się nazywa ta seria. I ja bardzo lubię przy takim makijażu odcień So Natural, z racji tego, że on tutaj wygląda dosyć beżowo, natomiast na twarzy jest troszeczkę ceglasty, co daje efekt takiego opalonego, świeżo co opalonego policzka, o. Takiego, wiecie, zarumienionego słońcem. Bardzo naturalnie wygląda i oczywiście sobie go tutaj nałożę tym moim ulubionym pędzlem z AliExpress, który okazał się podróbką pędzla od Make It Makeup Forever. Nie jestem z tego dumna, ale pędzel lubię, mam 3. Wiecie co, teraz jak siedzę, nakładam na siebie ten makijaż, to problem z tym makijażem może być taki, że no, on jest bardzo naturalny i taki, wiecie, no make-up look i kamera może go w ogóle nie widzieć. Więc ja po skończonym makijażu mogę wyglądać bardzo podobnie do tej Izy sprzed 5 minut. Słuchajcie, co ja teraz robię, to po pierwsze jeszcze trochę na nos, bo jak mnie łapie słoneczko, to mnie właśnie łapie na kościach policzkowych i na nosie, tutaj na samym czubku. Ale ja dzisiaj nie będę robić makijażu oka, bo w taki upał nie chce mi się, ciężko się czuję z makijażem oka. A poza tym, słuchajcie, tak jak powiedziałam, jestem alergikiem, więc teraz jest jakiś szczyt, coś pyli. Gdybym sobie zrobiła badania na alergię, to pewnie bym wiedziała, na co jestem uczulona, na jakie pyłki, jakich roślin dokładnie i bym wiedziała. Generalnie coś, co mnie bardzo uczula, pyli właśnie teraz i ja przeżywam gehennę, puchną mi oczy, łzawią mi oczy, więc nie będę dzisiaj nakładać ani tuszu, ani żadnego innego makijażu. Oprócz tego różu właśnie, tak troszeczkę, słuchajcie, na łuk brwiowy, tak poniżej brwi, bardzo niedbale, żeby troszkę kolorku tam było. Żeby ten makijaż był dosyć spójny, ten taki makijaż, nie makijaż. I żeby wyglądało to świeżo. Jeśli chodzi o makijaż oka, to u mnie to wszystko tak naprawdę na co dzień. Przechodzę do brwi, bo brwi lubię mieć troszeczkę bardziej zaznaczone. Ja mam lekkie prześwity, ale nie będę dzisiaj bawić się i kredką, i żelem, tylko sięgnę po żel od Golden Rose w odcieniu... On nie ma tutaj odcienia po prostu. Brow Styling Gel. Ja przyznaję, że ja na początku jak kupiłam sobie ten żel, to jakoś nie byłam z niego za bardzo zadowolona. Chyba po prostu nie za bardzo umiałam się z nim obchodzić. Jestem przyzwyczajona do tego żelu od Benefit, że ja mogę sobie nim tak poczynać, po prostu ułożyć te włoski. On jest bezbarwny, a tutaj jednak jest sporo tego pigmentu, więc ja muszę troszeczkę uważać. Na samym początku, zaraz po wyjęciu aplikatora z opakowania, oczywiście alergia już mi wszystko swędzi, zaczynam od środka brwi, tam gdzie mam najwięcej włosków, więc nawet jak nałożę za dużo produktu, to nie będzie to aż takie agresywne i widoczne. Więc ja sobie zaczynam po prostu... Teraz przechodzę do przodu, na dół, układam brwi, troszeczkę deponuję tego produktu. I w dni, kiedy mi się po prostu właśnie nie chce, bo jest upał i umieram, no to sięgam po ten żel. Ja przyznaję, że moje brwi wyglądają lepiej, kiedy użyję i kredki, i żelu do układania brwi. Natomiast są takie dni jak dzisiaj, że po prostu mi się nie chce. Idę na skróty i w takie dni ten żel jest niezastąpiony. I tyle, moi drodzy. Utrwaliłam sobie jeszcze cały ten makijaż mgiełką All Nighter od Urban Decay, bo chociaż nie ma tutaj pudrowych kosmetyków, to i tak on troszeczkę matuje to wszystko, co mam na twarzy, więc... Upał na pewno się przydaje. Zostają mi już tylko usta i jest to dzisiaj błyszczyk od Golden Rose, seria Nude Look. Odcień chyba 04 Peachy Nude.
I tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o codzienny, szybki makijaż, to tak to u mnie ostatnio wygląda. Tak, świecę się oczywiście, no ale jest 29 stopni na zewnątrz i ja mam cerę mieszaną. Czego bym nie zrobiła, to i tak się wyświecę, więc po co walczyć z wiatrakami? Po prostu trzeba brać pyka za rogi. I tak jest w miarę dobrze, ten glow jest taki pod kontrolą, jest zdrowo. Mam nadzieję, że wygląda to w miarę okej w kamerze. Nie wiem, ja się czuję w tym makijażu ostatnio bardzo dobrze. I ta kombinacja kremowych produktów i tego produktu od Bioderma, gdzie ona jest, jest bardzo długotrwała, świetnie wygląda, właściwie tak wygląda cały dzień. Reaplikacja, jeśli jest potrzebna, zwykle po wyjściu ze sklepu i zdjęciu maseczki, to jest mega łatwa, bezproblemowa. No i przede wszystkim jest to makijaż, w którym jest mi wygodnie, jest lekki, nie czuję żadnego obciążenia, czuję się w nim po prostu dobrze. Taki mój letni no makeup look. Moi drodzy, ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do siebie zapraszam już w niedzielę i kochani, będzie test kolejnego, no nie podkładu, ale produktu do twarzy. Bo to jest, moi drodzy, nowość od L'Oreal. Na lato może być naprawdę fajnie. Na papierze jest to dosyć interesujące. To jest Skin Paradise Tinted Water Cream, czyli znowu coś krem BB, krem CC, krem koloryzujący, umówmy się, jest filtr 20, jest Healthy Glow. Zobaczymy oczywiście, jak to się sprawdzi na mojej cerze mieszanej. No co, przetestuję, będą pierwsze wrażenia, ogólne podsumowanie, recenzja. Zapraszam w niedzielę. Do zobaczenia.